Rozwiążmy kolejne zadanie, związane ze stechiometrią reakcji biegnącej w roztworze. Treść zadania prezentuje się następująco. Ile centymetrów sześciennych kwasu solnego o stężeniu 2,5 mol na decymetr sześcienny należy użyć, aby całkowicie przereagowało 11,8 g metalicznego cynku? Zastanówmy się, co wiemy. Otóż wiemy, że stężenie molowe roztworu kwasu chlorowodorowego wynosi 2,5 mol na decymetr sześcienny. Znamy również masę cynku, jaka uległa reakcji i wynosi ona 11,8 g. Szukamy natomiast objętości kwasu solnego, jakiej musimy użyć, aby reakcja zaszła w 100%. Objętość musimy podać w centymetrach sześciennych. Zapiszmy równanie reakcji. Metaliczny cynk, ciało stałe, reaguje z kwasem chlorowodorowym, z kwasem solnym, w wyniku czego powstaje chlorek cynku i wodór. Wodór jest gazem, więc pamiętaj, aby zapisać go w postaci cząsteczkowej. W trakcie zajścia reakcji chemicznej cynk ulega utlenieniu. Przechodzi z metalu ciała stałego w jon, kation cynku, który tworzy sól, chlorek cynku. O reakcjach redukcji i utleniania obiecuję, porozmawiamy sobie w niedalekiej przyszłości. Tymczasem zbilansujmy równanie reakcji. Zacznijmy od cynku. Po stronie substratów mamy 1 mol cynku i po stronie produktów mamy 1 mol cynku. Teraz wodór. Tu jest 1 mol, a tu 2 mole. Przed kwasem solnym postawię 2. I teraz mamy 2 mole wodoru po stronie substratów i po stronie produktów. I ostatni element – chlor. Po lewej stronie mamy teraz 2 mole chloru i po prawej również mamy 2 mole chloru. Uzgodniliśmy równanie reakcji. Stosunek stechiometryczny mówi nam o tym, że na każdy 1 mol cynku przypadają 2 mole kwasu solnego, a także wiemy, że w wyniku reakcji z każdego mola cynku powstanie 1 mol cząsteczek chlorku cynku i 1 mol cząsteczek wodoru. Z treści zadania wiemy, że do reakcji zużyto 11,8 g cynku. Stosunek stechiometryczny dotyczy ilości moli, więc zamieńmy sobie masę cynku na ilość moli. W tym celu musimy znać masę molową cynku. Jaką ma masę 1 mol cynku, odczytajmy z układu okresowego pierwiastków. Masa molowa cynku to 65 g na mol. 65 g mol cynku zawiera w sobie 1 mol atomów cynku. Mam wielką nadzieję, że pamiętasz, iż określenie 1 mol atomów cynku znaczy nic innego jak to, że masz do czynienia z 6,2 razy 10 do 23 atomów cynku. A 11,8 g cynku będzie zawierało x mol atomów cynku. X równe jest 11,8 g razy 1 mol dzielone przez 65 g. Sięgnijmy sobie po kalkulator i obliczmy szybciutko, że 11,8 razy 1 dzielone przez 65 wynosi 0,182. W 11,8 g cynku znajduje się 0,182 mola cynku. Ze stechiometrii reakcji wiemy, że na przereagowanie każdego mola cynku potrzebujemy 2 mole kwasu. Więc na 0,182 moli cynku będziemy potrzebować 2 razy tyle moli kwasu. NaCl równe jest 2 razy 0,182, co daje nam 0,364 mole. Tyle mol kwasu potrzebujemy, aby nasza reakcja zaszła w 100%. Skoro wiemy, ile moli kwasu potrzebujemy i znamy stężenie molowe kwasu, przypomnę, że wynosi ono 2,5 mol na decymetr sześcienny, a także pamiętamy, że stężenie molowe to ilość moli dzielona przez objętość roztworu, to chyba już nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyliczyć potrzebną objętość kwasu. Przekształćmy wzór na stężenie molowe, tak aby przydał się on nam do obliczenia objętości kwasu. Mnożąc przez objętość lewą i prawą stronę równania otrzymujemy stężenie molowe razy objętość równa się ilość moli. Teraz podzielmy lewą i prawą stronę przez stężenie. I wzór gotowy. Objętość równa jest ilość moli dzielona przez stężenie molowe. Objętość
kwasu, jaka potrzebujemy, to 0,364 mol dzielone przez 2,5 mol na decymetr sześcienny. Znowu z pomocą przyjdzie nam kalkulator. 0,364 podzielić na 2,5 daje nam 0,146 decymetrów sześciennych. Obliczyliśmy, jakie objętości kwasu potrzebujemy. Potrzebujemy 0,146 decymetrów sześciennych roztworu kwasu chlorowodorowego. Jednak w treści zadania proszono nas o podanie wyniku w centymetrach sześciennych. Pamiętaj zawsze, aby zwracać uwagę na jednostki, jakich od Ciebie wymaga treść zadania. Dopiero kiedy to 0,146 decymetrów sześciennych zamienimy na centymetry sześcienne, możemy uznać, że zadanie zostało w pełni rozwiązane. Więc 1 decymetr sześcienny to 1000 centymetrów sześciennych, a w takim razie 0,146 decymetra sześciennego to 146 centymetrów sześciennych. Odpowiedź na nasze zadanie brzmi: aby w pełni przereagowało 11,8 g cynku, należy użyć 146 cm sześciennych kwasu solnego o stężeniu 2,5 mol na decymetr sześcienny.